Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Moi drodzy, chciałabym się z Wami podzielić krótkim świadectwem. Chciałam Wam powiedzieć, jak doświadczyłam spotkania z żywym Chrystusem. Otóż, kiedy wybuchła pandemia, w moim sercu narodził się strach, przerażenie i niepokój. Podejrzewam, że w sercu każdego z Was to było uczucie, ale zaczęłam sobie tłumaczyć, że to będzie czas dla rodziny, że będę się realizować jako matka, żona i to będzie ten piękny czas dla rodziny. I oczywiście tak to na początku wyglądało. Realizowałam się jako mama, byłam na czas swoich, na każde zawołanie, że tak powiem, swoich dzieci, ale po tym jakimś nie wiadomo jakim czasie, nie wiem ile to trwało tak naprawdę, przyszedł straszne pragnienie, przyszła straszna tęsknota za Chrystusem i za Eucharystią. Nie myślałam o niczym, tylko o tym, żeby być na mszy świętej, żeby po prostu móc skorzystać z tej Eucharystii. Owszem, korzystaliśmy z rodziną z mszy online, uczestniczyliśmy w tych wszystkich takich mszach online, w jakichś modlitwach takich różańcowych łączyłam się z ludźmi i trwałam. I trwałam na modlitwie, trwałam na rozważaniu Słowa Bożego, ale ta tęsknota, to pragnienie Chrystusa było z dnia na dzień coraz silniejsze. Ja o niczym nie myślałam, tylko po prostu o tym, żeby móc skorzystać z sakramentu spowiedzi, żeby móc iść do kościoła. I z chwilą, kiedy tylko można było iść do kościoła więcej osób, kiedy nie było już takiego obostrzenia, kiedy rząd przywrócił tę większą ilość w świątyniach, poszłam do kościoła i skorzystałam z sakramentu spowiedzi. I chciałam Wam, kochani, powiedzieć, że to było niesamowite doświadczenie dla mnie. To, kiedy stanęłam w prawdzie przed Chrystusem, kiedy tak bardzo tęskniłam za Nim i nie mogłam wcześniej korzystać z tych sakramentów, zostałam odcięta od tego wszystkiego, to było niesamowite szczęście. Nie mogłam porównać do tego szczęścia z niczym. Kiedyś, kiedy rodziłam dzieci, kiedy brałam ślub, wydawało mi się, że to jest największe szczęście i jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. To szczęście było niesamowite. To spotkanie z Chrystusem wtedy, kiedy On mi odpuścił te moje grzechy, kiedy doświadczyłam tej Bożej obecności, tego Jego błogosławieństwa, było nieporównywalne do żadnego szczęścia, jakie doświadczyłam w życiu. Więc zachęcam Was, moi kochani, msza online to nie wszystko. Spotkanie z żywym Chrystusem jest niesamowite i doświadczamy tego właśnie w ten sposób, kiedy pójdziemy do Niego. Kiedy przyjmiemy ciało Chrystusa i On nam wtedy błogosławi. Ta tęsknota, którą po prostu czułam do tego Boga została w jednym momencie, że tak powiem, przytuliłam się do tego Ojca, czułam też, że On mi błogosławi, że On też jest za mną stęskniony, więc zachęcam Was, kochani, korzystajcie z tych sakramentów. Przecież Chrystus je ustanowił po to, żeby z nich korzystać. I też nie popadajmy w taką rutynę, bo już też widziałam, że tak to początkowo to też i w moim życiu wyglądało, że będzie fajnie, że tam msza online, nie trzeba będzie iść do kościoła, że ja będę mogła się w domu pomodlić, ale zachęcam Was, moi kochani, trwajmy na modlitwie, korzystajmy z tych sakramentów. Pan Bóg czeka na nas, żywy Chrystus czeka, On też jest za każdym z Was stęskniony i On czeka, aby każdy z Was skorzystał z tych sakramentów i przyszedł na Eucharystię. Życzę Wam błogosławionego dnia. Chwała Panu.